No cześć, witajcie, z tej strony Kifi i jesteśmy sobie w Jackpot Clickerze. Po raz kolejny prosiliście mnie, żeby był ten Jackpot Clicker, więc raz na jakiś czas można sobie go nagrać. I słuchajcie, co tutaj mamy, bo pojawiło się parę nowych rzeczy, których też mi pisaliście. Zobaczcie w ogóle, jak jest odpicowany mój pieseł, jest Meksykaninem, ma kosę, jest równocześnie hipsterem, vaperem, pedałem i ja tego nie powiedziałem. Okej, dobra, idziemy do... nie do ulepszeń, ulepszenia już znamy. Słuchajcie, skiny, weźmy sobie skiny, nieważne jakie mam, ważne co nowego doszło. Oczywiście, otóż z nowości mamy skrzynki z Drake Moona, tak, zobaczcie, mamy skrzynki z Drake Moona w Jackpot Clickerze, cóż za incepcja. No i spoko, zobaczmy sobie na przykład Pika Knife sobie otwórzmy, bo mamy troszkę końców, o milion mamy nawet. Więc za 70 tysięcy ceny są chyba takie same nawet jak na Drake Moonie i mamy napisane procenty, co mi się bardzo podoba. I oczywiście można też otwierać kilka naraz, zarówno z zwykłych skrzynek, jak i skrzynek z Drake Moonów, z drapek itp. No dobra, więc otwórzmy sobie i tutaj mamy napisane ile jest procent na jaką kosę. Dużo fajniej zrobione niż na Drake Moonie, bo na Drake Moonie, tak wiecie, te etykiety, a tu są procenty. No ale dobra, sprawdźmy, czy ja otworzyłem jedną. Jedną otworzyłem, tak. Oczywiście standardowo mi się zacina, ale to chyba przez mój emulator. No i Flip Knife Ultra Fiolet, więc 120 zwróciło nam się 30, czy nawet zwróciło nam się nieźle, więc dobra. No i zobaczcie, i oczywiście możemy też tworzyć własną skrzynkę. Stwórz skrzynkę i zobaczcie, możemy tworzyć skrzynkę. Bardzo fajna sprawa, naprawdę. No, wprowadzenie Drake Moona do Jackpot Clickera z tymi, kurczę, fajnymi piesołowymi skinami tutaj. Uwielbiam tą grę, naprawdę. Jest taka świetna. I zobaczcie, możemy sobie wybrać, jakie skiny możemy. Na przykład weźmy sobie, żeby był Karambit Doppler. Okej. Asimov, Glock. Tutaj jakieś słabsze skiny, wiadomo. Nie musi być dużo tych skinów, ale może być, okej, 9 skinów wystarczy, a minimum 10, czyli jednak musi być dużo. To może jeszcze coś lepszego walniemy. No może jeszcze jedną kostkę. Może jeszcze takiego guta słabego walniemy, okej, 10. No i zobaczcie, i teraz możemy wpisać ile procent ma być. No i wiadomo, tutaj 1, 2, 3, jak jest 3 to jest 14%. Jeśli tutaj weźmiemy sobie po jednym, wszędzie po jednym, gdzie się tylko da i weźmiemy najwięcej procent szans na tą kosę, no to skrzynka będzie droższa i ona już jest 25% na to, że dropniemy tą kosę, 8% na Simowa, 8% na tego Glocka i tak dalej, po 8% na wszystkie inne skiny. No w sumie tutaj możemy dać 15%, wtedy 23 tutaj, ok, 23% i 87 tysięcy będzie kosztowała ta skrzynka. No wiadomo, czym mniej procent damy na jakiś drogi skin, tym będzie tańsza, ale my chcemy, żeby było dużo. 87 tysięcy, wyślij na serwer. Ok, skrzynka wysłana, numer twojej skrzynki, ok, super. I teraz możemy sobie ją otworzyć za 87 tysięcy i pisze nam, że mamy 23% na tego karambita Dopplera, więc najwięcej. I bardzo w sumie spoko, 23% i możemy dropnąć takiego karambita i kurczę się nie udało, zobaczcie. Na to jest mniej procent niż na tego karambita tak naprawdę, ale jednak mi nie dropnął, więc ja otworzę jeszcze raz za 87 tysięcy, mamy troszeczkę kaski. Ale kolejny raz nie dropi, coś jest kurczę nie tak, zobaczcie, 7% znowu. No cóż, mamy, można powiedzieć, farta, bo jakby było 7% na tego karambita, to moglibyśmy dropnąć. Dobra, otwórzmy dwie naraz. Okej, teraz coś takiego się otwiera. I ja pierdzielę, dwa te doplerki. No i super, jeden doplerek jest 270 tysięcy, więc wyszliśmy na plus mimo wszystko. Więc te skrzynki są nawet bardziej opłacalne niż by się na Drake Moonie to robiło wszystko. Więc podoba mi się. I oczywiście otwórz skrzynkę społecznościową też możemy. O, i numer skrzynki. I mogę wpisać na przykład numer skrzynki, który wy mi podacie. No niestety nie podaliście mi żadnego, bo nie pytałem się. A jakbym wiedział, to może bym się spytał, czy ktoś. Ale wpiszmy sobie jakiś losowy number, zobaczymy, czy... czy coś znajdzie, nie znaleziono skrzynki. No dobra, trudno. A nie wiem, skrzynka 2 na przykład. Nie, no to dobra, nie będę tutaj strzelał. O, 255 jakąś znalazło. Za 75 tysięcy. Co tutaj możemy dropnąć najlepszego? Najlepszego w sumie niewiele. No chyba, że ten pin jest jakiś drogi. Za 75 tysięcy. O kurczę, dwie na raz znowu otworzę, a to nic. I co będzie? Będzie ten pin? No nie, będzie dwa razy jakiś niebieski item, więc to było słaba skrzynka, nie wiem, no 255, ktoś zrobił słabą skrzynkę. Także fajnie, tutaj też możecie robić skrzynki tak samo jak na Drake Moonie i tutaj też mogę je otwierać, no tutaj wiadomo jest, no to za darmo, więc tak jakby, no Mewtwo, otwórzmy sobie Mewtwo, Mewtwo kosztuje, wow, tutaj Mewtwo kosztuje dużo drożej, znaczy dużo drożej, no jeśli byśmy przekładali, że 490 tysięcy to jest 490 euro,
Ale co mamy tutaj dropnięcia? No Dragon Lore po 6%, Meduza i 3% na Hole i tak dalej. Skorzystajmy sobie. A, bo to były dwie. Czyli 250. Dobrze, czyli wszystko jest ok. Czyli po prostu ja miałem dwie skrzynki zaznaczone. Bo zobaczcie, możemy 5 na raz otworzyć sobie. Ale no nie będziemy tak hardkorowo. Otwórzmy sobie jedną za 250 tysięcy. Czyli jest cena normalna. I zobaczymy, co dropnie. Shadow Daggersy. No tak samo w mnie tu miałem na Drakeunie. Też mi Shadow Daggersy dropiły. To słabo jest raczej. Jeszcze jedną możemy sobie otworzyć. Bo dzisiaj chyba głównie te Drakeuny chciałem wam pokazać w tym jackpot clickerze. Doge Serpent, no już lepiej, 211, chociaż nadal jest strata. No i tak, co tu mamy jeszcze? Fajną skrzynkę jakąś możemy sobie otworzyć. Które tutaj były fajne? Chyba te... O, coverty lubiłem otwierać zawsze, w nich fajne itemki dropiły. 5, 32 tysiące za 5 skrzynek, więc zobaczymy. I co tu dropi? No, Hyper Doge jest tutaj najlepszy. Znaczy, teraz nam się pokazują wszystkie skiny, które dropnęliśmy, więc fajna sprawa. Fajna sprawa, że w końcu można otwierać więcej naraz. To się przydaje naprawdę. Szybciej można sobie skiny jakoś pozyskać. Więc zobaczmy, tak to wygląda, jakiś tam ekwipunek mniejszy czy większy mam. Oczywiście standardowo ja muszę zajrzeć jeszcze do zdrapek, bo zdrapki są fajne i widzę, że są zdrapki z nożami już odblokowane. No oczywiście, no jeszcze muszę wziąć na przykład lepszą rangę, żeby mieć po prostu odblokowane więcej tutaj zdrapek i więcej skrzynek i więcej wszystkiego. Ale zdrapka noży gut mi się wydaje, że będzie całkiem spoko, także zdrapujemy. I mamy tak, Tiger Tuda, spoko, podoba mi się to. Znaczy nie wiem, ile kosztowała sama zdrapka, szczerze mówiąc. A już coś, kurczę, zrąbałem autotronik, dobra, już teraz nieważne. Chyba, że będziemy mieć tego autotronika za 18 257. Dobra, mogę dokupić. No i kurde, Tiger Tut, znaczy Doge Tut, nie Tiger Tut. A co udało się wygrać? O, no mamy też Guta, tak czy tak jest to nagroda gwarantowana Gut. Jeszcze raz bym próbował, wiecie co, jeszcze raz bym próbował, chociaż już zaraz będę bankrut. Ale do playerka mamy. Kurczę, no nie powinien tak obok siebie w sumie zdrapać Knight, no to już słabo, no chyba, że tego Knighta jeszcze dokupimy szansę. Za mało monet na dodatkową szansę, okej, okay, no to nawet nie stać mnie. No i Boreal Forest mamy. Także zawsze spoczko. Dobra, hajsu już troszeczkę nie mam, no ale możemy sprzedać troszkę skinów najwyżej. Mamy, patrzcie, sprzedajmy sobie dwa te karambity i spróbujmy je dropnąć jeszcze raz w tej mojej skrzynce, bo to w sumie nawet była całkiem spoko skrzynka na te karambity. Mam 500 i możemy otworzyć nawet 5 takich skrzynek. Zróbmy to, otwórzmy 5 takich skrzynek i zobaczmy, ile dropnie tych karambicików. Kurczę, jak dropnie 5 karambitów, bo w sumie na nie jest najwięcej procent szans, nie? A lipa, jeden tylko karambit. Jeden karambit, więc słabo. Dwa karambity zamieniliśmy na jeden. No to nie był dobry deal. A chyba jeszcze mnie stać na jedną, no nie? Jeszcze będziemy stać na jedną. Tak, jeszcze będziemy stać na jedną, więc może jeszcze odrobimy jeszcze tego karambita, którego straciliśmy. I wyjdziemy na zero. Tak jest, mamy jeszcze, czyli wyszliśmy na zero i spoko. Dobra, słuchajcie, z grubsza to by było na tyle. Jeśli chcecie zobaczyć inne rzeczy, jakie są w Jackpot Clickerze, tutaj w tym kasynie, jackpoty i tak dalej, były poprzednie odcinki, macie, wyświetlają się teraz, mam nadzieję, że już na ekranie, a jeśli nie, to zaraz będą się wyświetlać. Zachęcam do zostawienia lajka pod tym filmem, napiszcie w ogóle, czy chcielibyście jeszcze więcej odcinków tego Jackpot Clickera, bo troszkę osób prosiło o niego, nagrałem i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie jakiś odzew. Póki co ja się z wami żegnam i do zobaczenia, siema, cześć!